Cześć, witam was ponownie. Dzisiaj będzie bardzo pyszna i bardzo lekka, letnia przede wszystkim zupa, którą możemy wykonać dosłownie w pół godziny. Więcej czasu nam to nie zajmie i uwierzcie mi, będziecie zachwyceni. A więc zaczynamy. Zobaczcie, do miski wrzucam 250 gramów mięsa mielonego wieprzowego. I 250 gramów mięsa mielonego wołowego. Teraz pokroję dwie nieduże młode cebulki. Kroję w drobną kosteczkę. Teraz rzucam sól i pieprz. Tutaj. Kroję kolejną cebulkę. Do garnka wrzucam troszeczkę masła. Wrzucam cebulkę. Wetrę dwie duże marchewki. Będę wcierał je na drobnych oczkach, na tych. Gotowe. I lekko podsmażam. To niech się delikatnie podsmaża, a ja pokroję w tym czasie ziemniaki. Kroję normalną kostkę. Cebulka już jest zeszklona, marchewka straciła kolor i to jest czas, żeby wlać teraz 2 litry wody. Wrzucamy również ziemniaki. Teraz wrzucę 2 ząbki czosnku. Ale ich siekał nie będę, po prostu w całości. Chodzi mi o aromat. To jest wstawione i musi się pogotować około 10 minut. W tym czasie zrobię kuleczki z mięsa. Dodaję również stołową łyżkę ryżu. Teraz wrzucę sól i pieprz. Od momentu ponownego zagotowania się zupy będę gotował 10 minut i wkroję koperek z lubczykiem i zupa będzie praktycznie gotowa. Ziemniaki i mięso są już mięciutkie, więc wsypujemy teraz zieleninę. Tak jak już wspomniałem, jest to koperek i lubczyk. Wyłączam i gotowe. To jest, jakby ją nazwać, taka kartoflanka z mięsem. Nie wiem, czy zupa mięsna, czy letnia zupa mięsna. Nieważne. Ważne, żeby była smaczna.
jest przede wszystkim lekka, smaczna i letnia. Jest lekko słodkawa od marchewki. Czuć lubczyk, czuć koperek. Młode ziemniaki. Pychota. A ja już się dzisiaj z Wami żegnam i zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje Was, kiedy wrzucę film. No i życzę Wam smacznego. I tak jak to u mnie na kanale, gotujmy szybko i smacznie.